jedną u mnie. Pojechałyśmy teraz ze sklepu i miałyśmy farta, bo był prawie zamykany, ale 10 minut było 10 minut do końca, ale na szczęście mogłyśmy kupić. I uwaga, kupiłyśmy oczywiście wszystko, co najdroższe teraz, nie? Czyli Sprite. Sprite'a. Ale do Sprite'a oczywiście coś jeszcze. Cenzura. Oczywiście chipsy też musiały być. Ale też dzisiaj pojeździmy na rowerkach, więc na wszystko zapracujemy. Na wszystko zapracujemy, a dopiero później tak. Nagroda. Najpierw zrobimy miejsce na kalorie, które później zjemy i pijemy. Tak, dokładnie. Ola, czego szukasz? Czyżby, czyżby zakupy zniknęły? To czegoś ważnego, najważniejszego z tych zakupów. Ja chodziło o Sprite'a. A co tam leży pod siedzeniem? Uwaga, szykujemy nasz fury do podróży. Pani Aleksandra idzie właśnie ze ścierą, bo okazały się zakurzone lekko. Uwaga, śmieszna sytuacja. Mam jakiś stalker, co się o imiona i nazwiska pytają, jadą tam i nas śledzą. Panowie dżentelmeni nie chcą odpuścić, chociaż do dżentelmenów to im daleko. Ola, jak się z tym czujesz? Ola! Ola, wrzucaj szóstkę, jedziemy! Run! Jak ktoś zna jakichś bodyguardów, to poprosimy. Dobra, uwaga, uwaga, news. Chłopacy odpuścili. No. Ale... powiem wam, to było naprawdę dobre cardio. Myślę, że można już wracać. Chciałbyśmy jechać tylko na siłownię, nie? Pani Aleksandro, to co robimy? Idziemy na siłownię. Trauma. Uciekliśmy. Schowaliśmy się w bezpiecznym miejscu. Mamy w razie czego obstawę. Znalazłyśmy kogoś innego, kogo znam. Szybka siłka, jest tu siłownia i wracamy. Ola i jej własna interpretacja ćwiczenia. Golowa. Mi się podoba, nie wiem, o co ci chodzi. No tutaj o co rozgrywa się mecz, wyszło, że z Olą dołączyłyśmy do niego, więc jest ruch. Uwaga, uwaga, tutaj siedzi pani Aleksandra, znalazłyśmy transport do domu. Wygląda on tak. Po takim meczu, można. No więc my sobie wracamy do domku. Do zobaczenia. A widzisz, wymyśliłam. Właśnie, ładnie. Nawet no. Wyraźna jesteś. No i ty też. Jadę. Trochę częściej. Ja nie mogę, sarenka. O, sarenka. Żeby tego brakowało. Ale nie mam. Kierowca profesjonalny kierowca zauważył. No, my tu sobie do domku wracamy. Pokaż te rowery, bo ja nie wiem. Tam są, ale to tak średnio widać, ale są tam rowerki. Dlatego ja siedzę Oli na kolankach, bo nie starczyło już miejsca dla nas. No. Godzina 22:52. Dziewczyny wróciły dopiero z rowerku. Jestem tak głodna. A Julia jest głodna strasznie. Nie, był ambitny plan zrobić coś pysznego, ale stwierdziliśmy, że wymaga to za dużo czasu, więc idziemy na łatwiznę, zajmiemy sobie tosty, bo i tak mamy jeszcze dużo innych pysznych rzeczy dzisiaj. Żelki. Chipsy. Sprite. Popcorn. Na pewno będziemy jeszcze oglądały coś. Może jakiś film znajdziemy fajny. Horror może, chociaż... ty już wszystko widziałaś. Nieprawda, nie wszystko. Chociaż ostatnio co chwilę jakieś nowe sobie włączałam i może być różnie. Ale było zabawnie na rowerach. Najlepsze, że nie wracałyśmy na rowerach, a jechałyśmy rowerami. No, to dobry deal. Dobry deal.
tosty zjedzone, teraz chipsy otworzone i włączyłyśmy sobie film. Mój jeden z ulubionych filmów, polecam, Kill Billa. To jest druga część, ale polecam obydwie, bo są naprawdę spoko. Julia pierwszy raz ogląda. Tak, ja zaczęłam od Zobaczymy, czy jej się spodoba. Mam nadzieję, że tak samo jak mnie. Ale to nie będzie cały czas czarno-białe. To jest tylko retrospekcja. No, na pewno jeszcze coś wymyślimy. Albo zmienimy miejscówkę. Albo pójdziemy spać. Zmęczenie dzisiaj daje o sobie znać. No. Julia przespała połowę filmu i jeszcze bezczelnie pod koniec go komentuje, nie wiedząc połowy, co się wydarzyło. Na początek, koniec. To nie była jakaś taka długa regina. Powiedzcie mi, czy też macie takiego znajomego, który wszystko przesypia, a później na końcu jeszcze komentuje? Jedyne, co ją ratuje, to powiedziała, że jest spoko film i tylko to ją ratuje. Chociaż go jeszcze w ogóle... To jest fajne. Tamto też jest fajne, tylko jak się nie ogląda, to się nie wie, czy jest fajne. Piżamki przebrane, umyta, zadowolona w końcu. Ale jest mi teraz ciepło. Jaka mina! Uwaga, gramy teraz naszą ulubioną grę, zawsze jak się spotkamy. Wszyscy w to grają. Na początku nie zawsze się wszyscy wstydzą, nie będą grać w czółko, a później jak się każdy rozpędzi, to dawaj jeszcze, jeszcze. No naszą ulubioną, nie? Nucenie. No możemy później nucenie. To dobrze, bo ja z nucenia jestem słaba. Nieprawda, nie jest tak źle. Tylko Julia trochę nie ma słuchu takiego do nucenia, ale ona zna piosenki, a żeby nie było, że nie zna. Ja filmy już w postaci. Filmy, a później takie zaczęto. Zgadujcie z nami oczywiście. To jest tak. Było ich tam tylu. Książki to robią. Tak. Okej, ja tego filmu nie oglądałam nigdy, ale to jest chyba jak ma ktoś takie uwielbienie do podpalania czegoś. Narcyz. Co? No uwielbienie to narcyz mi się skojarzył. Uwielbienie do podpalania czegoś. No podpalanie, poczekaj. Nie. Jak się to nazywa? Taka choroba to jest. Nie plastyka, tylko jak się uczyłaś tego drugiego w szkole. Technika. No i teraz połącz się. Przed tym jeszcze jest coś. Pirotechnika. Tak, dokładnie. Okej, to jest, że są różne parodie, na przykład z horrorów i się to nazywa jak taka skumulowane. Nie wiem, czy kiedykolwiek to oglądałaś. Strasznie głupie. Nie, to jest normalny film. Taki, że tam jest straszny film? Tak. Ten, co umie karate, najpopularniejszy. Bruce Lee. Dokładnie. Bruce Lee karate mistrz. Następna kategoria. Dobra, ten Rudy starego. Aaron Wesley. Tak. To znam na pamięć. O, to jest chyba z Władcy Pierścieni. Gandalf. Tak. Dobra. Co? Nie wiem, co to jest, ale jakoś ci to opiszę. Jak jest jakieś zwierzę oswojone, nie, to ono jest oswojone. A to przeciwne do oswojonego? Dzięki. Dobra, i teraz... Nie wiem, co to... Dziki jest zły. Dobra, dziki gon, nie wiem, co to jest, ale sali sobie, zgadłaś początek. To jest jakieś te... anime to chyba są jakieś te gony. To trzeba to oglądać. Ja nie oglądam. Dobra, takie żółte jest ich dużo. Wchodzą w ogrodniczkę. Minionki. No. Ojciec Thora.
Znowu jakiś. Ja powiem wam, nie jestem fanką żadnego Marvela. A ja za to uwielbia i ja się tak kompletnie nie znam na tym, nie. Dobra, jak to? Zrobimy repis. Dobra. Literka w alfabecie po F. Znaczy przed P. Nieważne, pasuje, jak to mi się tak wymyśli. Odyn. O matko! Ta co zgubiła pantofelek. Kopciuszek, już. Chodź, pamiętaj teraz na zapas. O, jest przed P, nie? W alfabecie. Tak na pewności. Wszyscy uczymy się alfabetu z Julią. Ja polski wspominam bardzo miło, zawsze byłam wtedy na próbach kółka teatralnego. Okej, okay. Wstałyśmy. Zaczęłyśmy się troszkę ogarniać. Kula oczywiście stała przede mną i szykuje teraz się Janko. Zaraz tej pomóc, ale najpierw muszę wyścielić łóżko. Bardzo ładnie, tak. Oj, uwaga, tam. Pani Aleksandra szykuje nam już jedzonko. Ja oczywiście jej teraz pomogę. Teraz, oczywiście Julia późno wstała. Ej. Musimy wstać o 9. Ścieliłam łóżko. Musimy wstać o 9. Ścieliłam łóżko. Był budzik. Wyłączyłam go. Dobra, będziemy jeszcze trochę pośpimy, bo poszły się spać chyba oczy. Ja nawet tego budzika nie słyszałam. Trzeba było mnie obudzić, to może bym wstała. Mówię, dobra, jeszcze pośpimy, dam jej pospać. Przed 10 się obudziłyśmy. Poszłam do jednej łazienki, Julia z jednego boku na drugi, z drugiego na trzeci. Ale wstała. Słuchajcie, ja muszę się wyspać. Ja się nie mogę funkcjonować, więc nie miejcie pretensji do mnie. Wczoraj bardzo długo grałyśmy. Zrobiłam sobie też dżemkę w trakcie, bo już nie dawałam rady, ale grałam, wygrywałam nawet, więc to się ceni, liczy i tak dalej. Dobra. Talerzyk i położyć tam jakiś serek czy coś takiego. Ja robię sałatkę. My jesteśmy niby fit. Niby. Nie wiem, że przykroję na to. Ło. Spłacę mi się jeszcze. Naprawdę. Co? Patrzcie. Nie, nie wierzę. Spadzi jutro. Taka zmęczona. Nie no, aż tak bardzo zmęczona nie, ale. Ale chcę mi się spać. Taram! Pod światło tak samo widać, ale nasze śniadanko. Te jeszcze są. Mamy sałatkę. Świnkę z serkiem, jajeczka, lewek, przepyszną herbatkę z cytrynką. Taram! A więc po śniadanku wyszliśmy na dwór, bo jest ładne słoneczko. Bijamy się na huśtawce. Pani Aleksandra chodzi sobie w kółko. Rozchodzę śniadanie. Ja może zaraz dołączę, albo i nie. Pewnie nie. No się zdziwisz. Propozycja. Idziemy spać. Idziemy spać? Ej, bo wyjdę teraz na kogoś, kto nie wiadomo ile śpi. Ale ty śpisz nie wiadomo ile.